Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Okrąg o równaniu x plus 2 do kwadratu dodać y minus 1 do kwadratu równa się 13 ma promień równy. W tym zadaniu skorzystamy ze wzoru zrównania okręgu w postaci kanonicznej i ten wzór wygląda tak. X minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu daje nam promień do kwadratu, gdzie środek ma współrzędne właśnie a oraz b, a promień to jest po prostu promień. Czyli zobaczmy, u nas promień do kwadratu to będzie 13, czyli r kwadrat to się równa 13. Pierwiastkujemy stronami, czyli promień to jest pierwiastek z 13. Szukamy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź a. Przy okazji środek ma współrzędne. Tutaj mamy a, czyli x minus a, czyli minus 2. I tutaj mamy minus 1 minus b, czyli b to 1. Środek ma współrzędne minus 2 i 1 i promień ma długość pierwiastek z 13.